Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od Bałtyku po Tatr szczyty, od tych słów rozpoczął swoje pozdrowienie mój następca na stolicy świętego Stanisława w Krakowie. Ja za to pozdrowienie dziękuję i razem z nim pozdrawiam wszystkich tutaj zgromadzonych, a zwłaszcza naszych dostojnych gości. Moi drodzy, w tej mojej pielgrzymce w Polsce dane mi jest dzisiaj zbliżyć się do gór, właśnie do tych Tatr, które od stuleci stanowiły granicę Polaków na południu. Była to granica najbardziej zamknięta i najbardziej obronna. Wojen tu nie prowadziliśmy. Była to równocześnie granica najbardziej otwarta i przyjazna. Poprzez te granice prowadziły drogi ku sąsiadom, ku pobratańcom. Jeszcze nawet w czasie ostatniej okupacji drogi te najbardziej bywały przetarte dla uchodźców, którzy tędy podążali na południe, aby z kolei przedrzeć się do wojska polskiego, które walczyło za wolność ojczyzny, poza jej granicami. Pragnę więc serdecznie powitać tych wszystkich naszych pobratyńców od południa. Ta granica przyjazna i otwarta nie tylko od naszej, ale i od ich strony powinna by dzisiaj sprawić, żeby tu byli obecni. Ale jeśli ich nie ma, to im powiedzcie, jak przyjadą, żeśmy tutaj o nich pamiętali i wspominali i za nich się szczególnie modlili, bo są dla nas drodzy. Pragnę jednak szczególnie serdecznie powitać same te strony, z którymi tak mocno byłem zawsze związany i wszystkich, którzy tutaj przybyli z Podhala, z Podkarpacia, może nawet i z diecezji przemyskiej, wszystkich, którzy żyją w górach i u podnóża gór. Pozwólcie, że odwołam się do dawnego sąsiedztwa i powitam was wszystkich tak, jak zwykłem był witać wówczas, gdy sam bywałem metropolitą krakowskim, a to przecież jeszcze niedawne czasy. Tu na tym miejscu w Nowym Targu pragnę mówić o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj szczególnie piękna i bogata w krajobrazy. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. Ciągną latem i zimą, szukają odpoczynku, pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą, pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, marszu, w podejściu we wspinaczce, w zjeździe narciarskim. Ejuza się wokół kręci. Jest też ten kraj gościnny terenem wielkiej pracy duszpasterskiej, bo nie tylko siły ciała przychodzą tu krzepić ludzie, ale też siły ducha. Bóg wam zapłać, żeście na to dzisiejsze spotkanie przynieśli tutaj Matkę Boską Ludźmierską. Bóg wam zapłać, zwłaszcza Bóg zapłać proboszczowi ludźmierskiemu, który łatwo tego skarbu z kościoła nie wydaje. Matka Boska zawsze jest podobna do ludzi ze swojego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską z Guadalupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska Ludźmierska, bo to taka prawdziwa gaździna podhalańska. Ta piękna ziemia jest równocześnie i ziemią trudną, kamienistą, górską. Nie tak urodzajną jak równiny nad Wisłą. I dlatego też tej podkarpackiej, podtaczańskiej ziemi niech mi będzie wolno odwołać się do tego, co zawsze było bliskie polskiemu sercu,
umiłowane ziemi i praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko sprawa serca, wątek uczuciowy, ale także wielki problem społeczno-ekonomiczny. Strony tutejsze szczególnie dobrze znają ten problem, bo właśnie stąd, gdzie był największy niedostatek ziemi i często wielka bieda, emigrowali ludzie daleko poza Polskę i poza ocean. Tam szukali pracy i chleba i znajdowali je. Dzisiaj pragnę im wszystkim po całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce, tam ich najwięcej. Gdziekolwiek są, powiedzieć: szczęść Boże, niech nie zapominają ojczyzny, rodziny, kościoła, modlitwy, wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatszymi, jest, moi drodzy, wielkie podstawowe prawo człowieka, prawo do pracy, a także prawo do ziemi. Chociaż rozwój ekonomii prowadzi nas w innym kierunku, chociaż postęp upatruje się w uprzemysłowieniu, czyli w tak zwanej industrializacji, chociaż pokolenia współczesne masowo opuszcza wieś i pracę na roli, to przecież prawo do ziemi nie przestaje być podstawą zdrowej ekonomii i socjologii. Przy odwiedzinach wypada, abym przede wszystkim składał życzenia. Więc wam życzę z całego serca, życzę mojej ojczyźnie, ażeby to, co było siłą Polaków, nawet w najtrudniejszych okresach dziejów, osobisty związek z ziemią, nie przestało nią być również i w naszym uprzemysłowionym pokoleniu. Niech będzie w cenie praca na roli, w cenie i w poszanowaniu. I niech nigdy nie braknie w Polsce chleba i pożywienia. To życzenie łączy z następnym: ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby czynił ją sobie poddaną i na tym panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia. Prawo do życia łączy się z powołaniem rodzinnym i rodzicielskim człowieka. Mężczyzna opuszcza ojca swojego i matkę swoją i łączy z żoną swoją tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I tak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi plon. Podobnie też to zjednoczenie miłości dwojga osób, mężczyzny i kobiety, owocuje nowym życiem ludzkim. To życiodajne zjednoczenie osób uczynił Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel potwierdził i ów odwieczny sakrament miłości i życia, nadał mu nową godność, wyciskając na nim pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia związane jest z ustanowienia Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzyża sakramentalnym i nierozerwalnym małżeństwem. Życzę więc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, ażeby to święte prawo nie przestało kształtować życia na ziemi polskiej. I tu na Podtaczu, na Podkarpaciu i wszędzie słusznie mówi się, że rodzina jest podstawą, komórką życia społecznego. Jest podstawą, ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom.
rodzina Bogiem silna i życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków, rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, która szczególnie umiłowała te strony i tutaj szukała nie tylko fizycznego wytchnienia, ale także duchowego odpoczynku. Odpocząć, napisał kiedyś Norwid. To znaczy począć od nowa. Otóż duchowy odpoczynek człowieka, jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych, musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie nowego stworzenia, w którym mówi święty Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże, odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z komunii z Chrystusem w Eucharystii. Droga do tego wiedzie także poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli diakonii. Obyście, moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam stawić się świadkami Chrystusa. Świadek w języku biblijnym znaczy martyr. Polecam was niepokalanej, tej, której cały świat oddawał stale błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu w pobliżu króluje, czyli gazduje i matkuje w swoim sanktuarium ludźmierskim i w tej głębi Tatr na Rusinowej Polanie. Jakże te głębie Tatr podziwiał i miłował sługa Boży brat Albert ze swojej pustelni na Kalatówkach. I polecam was, Matce Chrystusowej, w tylu innych sanktuariach rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów, Bieszczadów, w diecezji tarnowskiej, w diecezji przemyskiej, na wschód i na zachód, w stronę Babiej Góry, Pilska, Karkonoszy i dalej. I na całej polskiej ziemi. Niechaj tego dziedzictwa Chrystusowego wiary i ładu moralnego szczerze święty Stanisław, patron Polaków, świadek Chrystusa od tylu stuleci na ziemi, ojczystej ziemi.